Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Medieval Remake na konsolę PlayStation 4. Moi drodzy, kontynuujemy dalej z Medieval, tylko zanim wejdziemy do mapy głównej, ponieważ pewnie jesteście zdziwieni, co my w ogóle robimy tutaj, dlaczego nie ma nas już na mapie głównej. Otóż chciałem wam pokazać, jak wygląda między innymi... jak wyglądają te kwadraciki zapisu. Otóż jak sobie wczytamy gierkę, no to wygląda to w taki otóż sposób. Tak chciałem wam w sumie pokazać. Wiadomo, że w oryginalnym Medieval to były takie prostokąty, no ale tutaj akurat zrobili coś takiego i uważam szczerze, że nie jest to jakkolwiek złe, jest to całkiem spoko. No i co? Ostatnim razem skończyliśmy na strachowych polach, które zaliczyliśmy sobie. Ogólnie poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, czyli między innymi czarnoksiężnik Zarok dosłownie przebudził wszystkie umarlaki, wszystkie zombiaki i tym samym również zbudził Daniela Fortescue, który chce zmazać plamę swojej porażki, którą odbył bardzo dawno temu w konfrontacji z czarnoksiężnikiem Zarokiem, kiedy to dostał strzałą w oko. No i wiele tutaj wiele tutaj postaci drwi sobie z Daniela, aczkolwiek Daniel udowodni, że jest czegoś wart. I tyle. I musimy pokonać Zaroka. Przy okazji pokonując jeszcze bossów po drodze, bo ostatnio walczyliśmy z witrażową mumią. Tak, witrażową mumią oraz z wilkami. Tak więc teraz, moi drodzy, ruszamy na następny poziom, który na nas czeka, a mianowicie dyniowy wąwóz. Lecimy z koksem. Kolejny challenge na dzisiaj to jest 10 kielichów. A więc to stąd pochodzą te wszystkie pyszne dynie. Ty też możesz im smakować, co to znaczy? No ale tak jak przed chwilą powiedziałem, dzisiejszy challenge to jest kolejne 5 kielichów, czyli dobijamy do 10, żeby potem już mieć z górki, no nie? I jeszcze poprzednim razem zdobyliśmy oczywiście złoty miecz, który jest tymczasowy. Tymczasowy, dlatego że potem już będziemy mieli tylko zwykły miecz. Taka ciekawostka. Ale jak widzicie, złoty daje sobie radę świetnie. Ciacha tutaj wszystko ładnie do takiego stopnia, że nie powinno z tych dyni zostać w zasadzie nic. A jednak coś nadal jest. No i co ja tu mogę powiedzieć, moi drodzy? Co ja tu wam mogę powiedzieć, kurcze pieczone? Czego chcielibyście się dowiedzieć ode mnie? Jestem po nagraniu sesji z Harry'ego Pottera i Czary Ognia i tam poszło mi tragicznie, mogę to tak powiedzieć, bo bardzo się denerwowałem na gierkę w dużym stopniu. Więc jestem ciekaw, jak pójdzie mi w Medieval. Jestem naprawdę tego ciekaw, czy Medieval też dopadnie mi jakaś, kurde, klątwa tego Medieval, czy nie? Jak myślicie, dam radę, czy będę się też triggerował tak, jak to było w przypadku... Tak jak to było w przypadku właśnie Czary Ognia. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No i tu mamy kielich swoją drogą. A poza kielichem to mieliśmy skrzynkę z mamoną. Aczkolwiek. Polska trudna język. Dokładnie tak. Idziemy sobie teraz do góry. Do góry. Dokładnie tak i wychodzimy tu. Oh yeah, wow. Uwaga, ponieważ tutaj mamy dynie, które eksplodują. I przy okazji dyniowe minionki. Oczywiście standardowo każdy poziom na 100% robimy. Jeżeli chodzi o wspomnienia z tym poziomem, to powiem wam szczerze, w wersji na PS1 on może delikatnie mi sprawiał problem, jak byłem mały i później jak robiłem let's play, to chyba delikatnie sprawiał mi ten poziom problem. Natomiast w remake'u ten poziom wydaje się troszeczkę łatwiejszy.
No nawet nie muszę biegać, ponieważ to koło się samo podnosi. Jak zresztą widzicie. Elegancko, fiolka energii ogarnięta. I jaką żeśmy runę zdobyli? Runa chaosu, dobra, bo ja zawsze zapominam tych nazw z jakiegoś powodu. Zaraz nam się i tak ten złoty miecz skończy. Ale przynajmniej kolejną fiolkę żeśmy zdobyli. No i dobra. Skończył nam się złoty miecz, niestety. Musimy jakoś to przeżyć. I jak teraz przejść dalej? A, tędy. Okej. Zawsze zapominam. Zawsze zapominam. To jest typowe u mnie. Muszę troszeczkę się na nowo wkręcić w Medieval, żeby poprzypominać sobie niektóre lokacje i niektóre przejścia. Ale dobra. Ale dobra. Trzeba naładować miecz. I jechana. Ciachamy tutaj tych wszystkich dyniowych, kurde, śmietników. Won ode mnie parówy jedne. No. Spierdalajcie mi stąd. Spierdalać z mojej ziemi. Wiem, że było to było wypierdalać z mojej ziemi, ale no. Na potrzeby tego akurat chciałem powiedzieć trochę to inaczej. Dobra, jeszcze raz ładujemy fontannę życia sobie, elegancko. I teraz szukamy. Szukamy. O, dokładnie tak. O, właśnie tak. Superansko. 37. Tu mamy koło. Tak, to jest koło. Taczka. Nie wiem w sumie. Może kaczka. Runa ziemi. Czy my mamy runę ziemi? No niestety nie mamy. Dlatego musimy iść teraz tutaj. No tu na pewno będzie runa ziemi. Na 100%. Ale tych grzybów nie lubiłem w oryginale. O Jezus Maria. Daniel zawsze się z nich wyślizgiwał. Zawsze. Zawsze. I ta kamera, która też irytowała w wersji na PS1. Matko bosko. Straszne wspomnienia, powiem wam szczerze. Bardzo straszne w tym poziomie. Więc jest jednak rzecz, która powodowała, że się wewnętrznie denerwowałem. Aczkolwiek... trochę tu się bardziej przesunę. Aczkolwiek zobaczymy, no na razie w remake'u to idzie troszeczkę sprawniej niż w oryginale. Przez chwilę chciałem nazwać remake oryginałem, nie wiem dlaczego, ale pomyłki się zdarzają. Srebrna tarcza! Srebrna tarcza, moi drodzy. No, ładnie. Z jednej strony cieszę się, że mamy coś takiego jak tutaj trójkąt, który możemy sobie zmieniać broń. Ale z drugiej strony przez to, że jestem przyzwyczajony do oryginału, gdzie w oryginale jak trójkąt się wciskało, to się speedowało. To powiem wam tak, że troszeczkę ciężko jest mi na nowo się przyzwyczaić. No, ale będę musiał jakoś przeboleć to. Więc teraz... to jest akurat mój błąd. Tu przyznam, że ja tutaj zraszowałem. Nie wiem nawet dlaczego. Znaczy wiem dlaczego, bo chcę jak najszybciej. I przy tym niestety ja się za bardzo śpieszę. Kurde, no 3 razy pod rząd. Ale to akurat nie jest wina gry, tylko moja, bo ja po prostu chcę skrócić niepotrzebnie. I teraz wypadałoby jakoś trochę podreperować z tym zdrowiem. Daj mi tą fontannę. Dobra. Idziemy dalej z koksem. O, teraz będziemy mieli tutaj jadkę. Pamiętam, w oryginale to też mnie denerwowało. Zobaczymy jak w remake'u będzie. Jak se tak na nowo oczywiście zagram.
runa czasu. Dobra, fiolka życia albo butelka życia została użyta. Ale tu muza wleciała. Ale troszeczkę widzę, że zmienili zdobycie tej runy czasu. Ponieważ ta łodyga, ta roślina, która tutaj trzymała tę ruinę, znaczy ruinę, runę, to jak zauważyliście, dobra. To w oryginale było coś takiego, że ta runa, z tego co pamiętam, była na czubku tej rośliny, a tutaj była schowana w jakimś takim gnieździe dziwnym. No, ciekawa sprawa. Tam na lewo byśmy do exitu szli, my natomiast nie chcemy iść do exitu. Bo my chcemy jeszcze tutaj wybić przeciwników. Ale obawiam się, że ja mogę tutaj zaraz spaść na pysk. I tyle będę miał. Dobra, jeszcze... Wow, jakaś buteleczka życia tutaj była. Ciekawe. No i dobra, wróciłem teraz tutaj, czyli teraz tak. Brakuje mi paru przeciwników do ubicia. I teraz pytanie, gdzie oni będą. Trzeba będzie ich poszukać. A, tutaj są. No, proszę bardzo. Zobaczcie, jak się szybko znaleźli. I nara. Mam potrzebne tyle, ile mam potrzebne tyle, ile potrzebowałem. No, polska trudna język. Potrzebowałem 100% kielicha. No i mam 100% kielicha, więc idźmy zatem po kielich. A potem możemy zrobić edyt. I będziemy się widzieli akurat, jak będę. O, właśnie. Tak więc, sala bohaterów czeka, moi drodzy. Ja sobie stąd idę. Jeszcze tylko się zapytam was, jakie wy macie wspomnienia z tym poziomem. Dajcie znać w sekcji komentarzy, bo póki co idzie zajebiście. Oczywiście byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że się spierdoliłem do tego bagna całego. No, ale teraz możemy zrobić cięcie i widzimy się za niedługo. A, przy okazji posłuchajmy, co tu księga mówi. Grzybki lecą w górę i w dół. Uniosą cię wyżej i wyżej, ale uważaj, żeby nie spaść i nie przepaść bez śladu. Okej. Kumam. Aj, ześlizgnąłem się. Po co ja tą gałkę do przodu trzymałem? No i teraz na lewo się kierujemy. Tu jest ogromny grzyb,
którym dostajemy się do exitu. I w taki oto sposób zdobyliśmy 6 kielich. Nice. Zdobycie sojuszników w sali bohaterów to konieczność. Ciach, trach. Ściął głowy kilku zombiakom i myśli, że wykazał się w boju. Jeszcze wiele przed tobą, nim trafisz do zacnego grona najlepszych. No i dobra, no. Nie musisz się tak produkować niepotrzebnie. Dobra. Kto tutaj co chce nam dać? Nadal nasz posąg sobie tak lewituje, ale mam już 6 kieliszków. Jej! Na Boga, Fortescue! Chyba jesteś najfartowniejszym trupem na ziemi. Mam coś, co mogę ci pożyczyć. Weź to, jeśli chcesz. Tylko pamiętaj, że czynię to tylko przez wzgląd na nieszczęsnych mieszkańców Galore, a nie ciebie, ty szczapowaty bufonie. Ale beznadziejna nagroda. Aha, no typowo. Typowo. Aż przewrócę kielich ze złości. Patrzcie, jaki jestem zły. No, taką chujową nagrodę dostać. Naprawdę, serio. Dobra. Następny poziom. Dyniowy wąż. Dyniowy wąż. Źródło wszelkiego dyniowego zła. Przerób to monstrum na papkę i uwolnij od niej Galomer. Raz na zawsze. Okej, nie ma problemu. Tak też zrobimy. Co tutaj nam księga chce powiedzieć? Dyniowy król śpi. Jeśli chcesz audiencji u jego królewskiej roślinności, musisz rozgnieść jego wszystkie worki nasienne. Dobra, nie ma problemu. Ale zanim to uczynimy, to najpierw wypadałoby tutaj się dostać, ponieważ tutaj coś dla nas no czeka, poza tym kotłem. Witam, miłego pana. Jestem dyniowa wiedźma. Dla tych dyni jestem jak matka. Daję im miłość i troskę, której potrzebują młode owoce. Od chwili, gdy wykiełkują z ziemi, aż do czasu odcięcia im głów i zjedzenia ich. I spójrz, jak mi się odwdzięczają. Biegają dookoła i sieją zamęt. Ta wstrętna, stara, wielka dynia ma zły wpływ na młode roślinki. Jeśli nauczysz ją moresu, to może dam ci ładny prezent. More czego? Moresu? Co to jest mores? Nie wiem, nie rozumiem. Wiem tylko, że tutaj jest mamona, którą sobie zebrałem. Ale jakiegoś moresu mamy tutaj. O, worki nasienne. Super. 2004 mamony. Ale mi PS4 zaczęła chodzić. Jezu! Ale ten Medieval jest wymagający graficznie. No normalnie klękajcie narody, proszę państwa. Już mamy 50% kielichu? O kurde, to szybko nam pójdzie ten poziom. O ile oczywiście po drodze nie padniemy. Ale chwila. Ja się tutaj podleczę, poczekajcie chwilę. No, trochę się podleczyłem. To jest no problem. Oj, kurde, otwieraj te skrzynie. Srebrna tarcza. Oj, jejku. Dobra, niech będzie srebrna tarcza. Tak, tu jeszcze mamy przecież. No i super, mamy już kielich, proszę państwa. Teraz to już z górki. Tylko tyle mogę powiedzieć od siebie.
I ostatni, gdzie jest ten worek nasienny? A, tu jest. Jest dniowy król. Dobra. To zrobimy teraz tak. X. No, X. Dobra. On ma tylko 300 punktów życia. Tak więc zaraz zobaczycie, co się stanie. Dobrze! No i teraz coś, co jest oczywiście różnicą względem oryginału, to to, że on ma teraz dodatkową fazę, bo czegoś takiego w oryginale nie było. I gdzie jest ten ostatni? Gdzie jest ten ostatni? Ej, autentycznie nie mam pojęcia, gdzie jest ten ostatni worek nasienny. Dobra, naładował się, trudno. Chyba było to w tamtą stronę. Ale dobra, już sobie jakoś z nim poradzimy. Trzeba będzie odcinać od niego te łodygi. Co to tam dokładnie jest? Dokładnie. I elegancko. Raz, dwa, trzy. Dobra, teraz wiem, gdzie to jest. Szybko, szybko, szybko. No, tak więc jak widzicie, boss się w oryginale diametralnie różni, ponieważ w oryginale to on miał z bomby 1500 punktów i można było go od razu pocisnąć, nie było żadnych faz. Natomiast tutaj są fazy już u tego bossa, no nie? Oj, oj. Jaka muza! Jaka muza tu wleciała na pełnej, o kurde. I do widzenia. Do widzenia, wy głupie łodygi. Czy tam, kurde, nie wiem. Szczerze nie wiem, jak to nazwać. To jest łodyga, czy co to, kurde, jest? No cóż, trochę trzeba było się poświęcić, ale wyszło w mojej opinii dobrze. Tak więc po bosie, tyle mogę powiedzieć. No cóż, nie był to jakiś wymagający boss. Trochę trudniejszy niż w oryginale, tak delikatnie. Ale koniec końców udało się. Chociaż, co jest ciekawe, to to, że ta forma, którą teraz widzicie, to ona pierwotnie miała być w wersji na PS1. Ale no stwierdzili, że trochę skrócą tego bossa. No cóż. Podobno dyniowa wiedźma posiada smoczy klejnot. Jeśli masz talizman wiedźmy, możesz przyzwać tę życzliwą czarownicę.
to bardzo pouczające przedstawienie. Człowiek i warzywo zwarci w śmiertelnej walce. O, ale jestem podekscytowana. Weź sobie w nagrodę ten piękny smoczy klejnot. Smoki to cudowne, majestatyczne stworzenia. Zdobyto smoczy klejnot. Elegancko. Dobrze. Tak więc teraz... Teraz... Tu była chyba jakaś studnia, co nie? Pamiętam, że coś takiego było. Jezu, ale ta dynia się rozpieprzyła bez kitu. Ojej. A moi drodzy, R1 tutaj speedujemy. Tak więc muszę o tym pamiętać, że to R1, bo już mi się trochę pokićkały kontrolki. I teraz tak, tu jest rozpoczęcie poziomu. O, nie zauważyłem. Jej! Ojej! Ale fajnie. Ale fajnie, pięknie. No to teraz możemy stąd wyjść. Tyle, nic tutaj po nas tak naprawdę. Idźmy odebrać kolejną nagrodę w sali bohaterów. Siódmy kielich już jest nasz. Pół godziny mamy już na liczniku. Pół godziny. Kto teraz coś chce nam dać? Chyba musimy iść piętro wyżej już. Tak jest. Okej. Okay. Tu chyba dwa będą posągi. Dan, Dan, Dan. Powiedz mi, co... Nie wstydź się, słonko. Widziałam, jak na mnie łypiesz. Może jesteś słaby i wątły, jak wszyscy mężczyźni. Ale lubię cię, Danielu. A teraz posłuchaj, słodziutki. Twój łuk i strzały nadają się do drobnych zadań. Ale jeśli naprawdę chcesz mieć siłę rażenia, weź te włócznie. No i elegancko, mamy włócznie. Super. Powiem tak. nie wiem, co ta kobieta sobie ubzdurała. Ale chyba jej się wydaje, że Daniel się w niej kocha, więc sorry mała, ale jakby